Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów banku oraz na stronę www.bsllubaczow.pl. Serwis sponsoruje restauracja pod Księcia Górką w Oleszycach, ulica Zamkowa 61M. Organizator imprez okolicznościowych, wesel, komunii i bankietów. W ofercie także zestawy obiadowe i najsmaczniejsza pizza wraz z dowozem do domu. Restauracja zaprasza od wtorku do niedzieli od 16 do 23. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Marzena Dziki, witam i zapraszam na nasz serwis Obiektywie. W piątek 18 grudnia ogłoszono wyniki konkursu Lubaczowskie Lasy w Obiektywie, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie i Nadleśnictwo Lubaczów. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 300 prac, a komisja przyznała 3 nagrody i kilkanaście wyróżnień. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było złożenie od 3 do maksymalnie 10 zdjęć ukazujących walory przyrodnicze terenu Nadleśnictwa Lubaczów. W trakcie pokonkursowej wystawy ogłoszono listę zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Justyna Grabas za zdjęcie Poranna mgła. Drugie miejsce zajęła Emilia Sobczak zdjęciem ścieżka Depad, natomiast trzecie miejsce przyznano Marcie Sopel za zdjęcie Wodospad Polanka Horyniecka. Publicznie zgromadzona na deskach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach miała możliwość wysłuchania występu muzycznego pieśniarza, kompozytora, autora tekstów i twórcy niezależnego Marcina Stycznia. Muzyk pochodzi z Olkusza, pracuje w Warszawie. Jest założycielem agencji muzycznej SM Art, której nakładem w 2006 roku ukazała się pierwsza płyta Pieśń o Bogu Ukrytym do wierszy Karola Wojtyły. Materiał był promowany na koncertach w całym kraju i za granicą. Płyta bez wielkiej medialnej promocji sprzedała się w ponad 5000 egzemplarzy. Artysta mówi, że jego twórczość jest środkiem do celu, celu, którym jest docieranie i otwieranie ludzkich serc. W sobotni wieczór publiczność wysłuchała utworów z płyty Zejdźmy się jak na wilię. Na krążku znajduje się 21 piosenek. Ciche, natchnione, wieczyste, po wskazanym w astralnym szlaku ku grudniowi, ku wigilii. Ja generalnie nie dzielę miejscowości, w których występuję, na małe i duże. Sam zresztą pochodzę z małej miejscowości, z Olkusza. To jest miasto powiatowe niedaleko Krakowa. Co prawda od ładnych paru lat mieszkam już w Warszawie, tam mieszkam, tworzę i żyję, ale uwielbiam małe miejscowości. Dlatego, że zawsze jest jakoś serdeczniej. Mam wrażenie, że publiczność w małych miejscowościach jest bardziej wygłodniała dobrej sztuki, że ten kontakt jest zupełnie inny, jakiś bardziej bezpośredni, szczery, ciepły. Oczywiście nie chcę deprecjonować publiczności z dużych miast, ale mam wrażenie, że w dużych miastach ten dostęp do kultury jest częstszy, a jak jest przesyt, to i często się nie docenia tego, co się ma. A tutaj w małych miejscowościach jest zupełnie inaczej. Zresztą ja myślę, że Oleszyce są w ogóle wyjątkowym miejscem. To za sprawą ludzi. Ja oczywiście tutaj trafiłem przez księdza Józefa, a księdza Józefa z kolei poznałem przez Ernesta Bryla, bo kiedyś ksiądz Józef wystawiał z teatrem, swoim teatrem jego wieczernik, więc dla mnie to jest po prostu taka kontynuacja tej pracy, którą kiedyś wiele lat temu wykonywał Ernest, bo on też bardzo sobie ceni występy w małych miejscowościach, z dala od dużych ośrodków. Pamiętam, że opowiadał kiedyś, że gdzieś na jakiejś wiosce czytał w kościele wiersz właśnie Aniele mych pradziadów, który śpiewałem tutaj, i mówił, że to było dla niego coś niesamowitego, bo cała ta parafia, wszyscy ludzie zgromadzeni w kościele wstali i się ukłonili. Nie było braw, tylko się po prostu ukłonili. By to był wiersz o nich, dla nich. Ja też mam po prostu takie wrażenie, że ja właśnie, że to jest moja Polska. To jest moja Polska, to są ludzie, z którymi ja się czuję dobrze i dla których chcę tworzyć.
informowaliśmy Państwa o postępach w budowie podkarpackiego szlaku rowerowego Greenwello. Na chwilę obecną marszałek Władysław Ortyl informuje, że prace na 3 odcinkach zostały wykonane w 100%, natomiast na 2 pozostałych wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji. W środę, 16 grudnia w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla osób przyjaznych rowerzystom, wśród których znaleźli się mieszkańcy naszego powiatu. Anna i Marek Wiśniewscy, właściciele gospodarstwa agroturystycznego Wiśniowa Górka w Świdnicy, kąpielisko Wędrowiec w gminie Cieszanów, kresowa osada w Paszni Dolnej i Polanka Horniecka, agroturystyka i konie. Rekomendację otrzymał również Hutor Gorajec, więc przyznanie certyfikatu jest w tym przypadku kwestią czasu. Cała trasa Greenwello dzieli się na 12 tzw. królestw rowerowych. Na nasz region przypadają 3 – Królestwo Roztocza, Pogórza Karpackiego i Ziemi Sandomierskiej wraz z Doliną Sanu. Podkarpacka część szlaku ma długość 458 km. Przechodzi przez Przemyśl i Rzeszów oraz 8 powiatów, w tym lubaczowski. Projekt ma pozytywny wpływ na infrastrukturę. W województwie modernizowano 63 skrzyżowania, odnowiono 65 km dróg gruntowych, 6 km ciągów pieszo-rowerowych, powstały także 2 mosty i 3 kładki pieszo-rowerowe. W naszym powiecie certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystą otrzymało gospodarstwo agroturystyczne Wiśniowa Górka państwa Wiśniewskich. Wiśniowa Górka to gospodarstwo o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym. Kusi świeżym powietrzem, ekożywnością, swoimi przysmakami. Ulokowane w bliskim sąsiedztwie sanatorium. W Wędrowcu nie tylko państwo wypoczną, ale również aktywnie spędzą czas. Możliwe jest wypożyczenie sprzętu wodnego, korzystanie z kortu tenisowego, boisk do piłki nożnej i siatkówki. Polanka Horniecka, konie, nauka jazdy, spokój, przyroda i to wszystko w samym sercu Roztocza. Tematyczna wioska, jaką jest kresowa osada, to idealne miejsce dla miłośników historii, tradycyjnego jadła i aktywnej turystyki w otoczeniu naturalnej przyrody. Szanowni Państwo, nadchodzą najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji chciałbym Państwu złożyć najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Przy pachnącej choince, przy śpiewaniu kolęd, łamaniu się opłatkiem składam je dla wszystkich mieszkańców powiatu lubaczowskiego i gości. Niech te święta będą przepełnione radością i nadzieją na lepszy przyszły również nowy rok. Wszystkiego najlepszego. W sobotę 19 grudnia w hali widowiskowo-sportowej w Oleszycach odbył się 5. amatorski turniej piłki halowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce. W rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn. Mecze rozgrywane były systemem, każdy z każdym, po 8 minut. W sumie rozegrano 10 spotkań. Wszystkie swoje mecze wygrała drużyna Old Boys, zdobywając tym samym Puchar Burmistrza. Drugie miejsce zdobyła drużyna FC Kaiserslautern. Natomiast trzecie miejsce przypadło drużynie Tradycji i Smak Stare Oleszyce. Miejsce poza podium kolejno przypadły ekipom JLB Przerwa oraz Legii Oleszyce. Każda drużyna na zakończenie otrzymała piłki oraz pamiątkowe dyplomy. W turnieju nagrodzono również najlepszego strzelca, którym został zawodnik Old Boy Paweł Paryniak. Nagrody wręczył burmistrz miasta i gminy Oleszyce, pan Andrzej Gryniewicz. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Na boisku obowiązywały zasady fair play, nad całością czuwał sędzia główny pan Łukasz Pracało. Organizatorem turnieju był burmistrz miasta i gminy Oleszyce oraz pani Anna Gryniewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach. Za nami również 6. kolejka halowej amatorskiej ligi piłki nożnej. Wydarzenie obfitowało w 6 zaciętych spotkań. Na godzinę 15 zaplanowano mecz PSP Lubaczów przeciw drużynie z Łukawca, jednak spotkanie nie doszło do skutku z powodu niestawienia się zawodników z Łukawca. Drugim z najciekawszych spotkań kolejki spotkały się drużyny Czarni Oleszyce i juniorzy MOS 1. Po wyniku 3-3 musiały podzielić się punktami, choć już po pierwszych 2 minutach meczu mogło się wydawać, że lider spokojnie wywalczy zwycięstwo, prowadząc już 2-0 z Czarniemi. Jednak ekipa z Oleszyc nie poddała się i w ostatniej minucie spotkania doprowadziła do remisu. Juniorzy MOS 2 kontra kolegium sędziów. Kolejna próba zdobycia punktów przez arbitrów zakończyła się niepowodzeniem. Po zaciętej walce 3 punkty przy wyniku 2-1 zainkasowała ekipa juniorów 2. O 17 odbył się mecz między Trapper Lubaczów a Korner Lubaczów. W spotkaniu zmierzyli się finaliści z ubiegłego roku. Mecz był bardzo zacięty, a swoją wyższość w tym roku, tak jak i w ubiegłym, potwierdził Kormet, wygrywając 2-0. Dzięki temu zwycięstwu Kormet skoczył na pozycję lidera. Na zakończenie kolejki pewne zwycięstwo odnieśli Kozacy, którzy nie dali najmniejszych szans ekipie z Sewkowa, wygrywając 6-2. W
sobotę 19 grudnia rozegrano świąteczny halowy turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Lubaczowa. W rozgrywkach wzięło udział 6 zespołów: Moc Lubaczów, Czarnie Oleszyce, Zorze Zarzecze, Giganci Radymno, Orlik Przemyśl, KS Szówsko. Mecze były rozgrywane w 15-minutowym wymiarze czasowym w formule każdy z każdym. Zwycięzcą turnieju został zespół Orlik Przemyśl, który wygrał wszystkie swoje spotkania. Drugie miejsce zajęła drużyna Giganci Radymno, trzecie KS Szówsko. Kolejne miejsce zajęły zespoły Moc Lubaczów, Zorze Zarzecze oraz Czarnie Oleszyce. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Do zobaczenia. Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów banku oraz na stronę www.bsllubaczow.pl. Serwis sponsoruje restauracja Pod Księcia Górką w Oleszycach, ulica Zamkowa 61M. Organizator imprez okolicznościowych, wesel, komunii i bankietów. W ofercie także zestawy obiadowe i najsmaczniejsza pizza wraz z dowozem do domu. Restauracja zaprasza od wtorku do niedzieli od 16 do 23. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie.